Witam wszystkich i zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka serii Podstawy Elektroniki. W dzisiejszym odcinku porozmawiam sobie o napięciu, prądzie oraz mocy. Dobrze, zaczynajmy. Napięcie to najczęściej stosowane... najczęściej stosowana wartość w elektronice. Napięcie może być stałe lub przemienne. Różni się to tym, że napięcie stałe jest równe, nie ma żadnej częstotliwości, a napięcie przemienne na przykład w gniazdku ma 60 Hz. Tutaj tak rozwijałem taki uproszczony schemat, jak to działa. Dobrze. Prąd to wydajność prądowa jakiegoś na przykład zasilacza. Weźmy na przykład tutaj jakiś zasilacz stary z szafy. Widzimy 5 V 100 mA. Już wam powiem, jak to obliczać za chwilę. Dobrze. Na przykład ten zasilacz. Mam tutaj wentylator jakiś 12 V up to 0,16 A, czyli też jakaś to moc ma. I na przykład taka ładowarka telefonu 2 ampery. Potem powiem, zaraz pokażę, że mam jak to obliczyć. Dobrze. Przykładowo, co było pierwsze? Ten zasilacz. 1000 mA to 1 na ampera. 1 amper. Piszemy 5 V. 5 razy 1 równa się 5 W. Ten zasilacz ma 5 W. Policzmy teraz ten wentylator. 12 razy 0, 1. To wyjdzie około 1,20 W. Tu już tak w zaokrągleniu to zrobiłem. Choć powinienem dać 0,2, czyli to będzie... No, dwa razy tyle, czyli będzie to 2,40. Czas na ładowarkę do telefonu. Teraz użyjmy jako zasilacz do tego kabelka. Ma ona też 5 razy 2, 12, 10 W. To najwydajniejsza ładowarka, jaką tutaj dałem do zestawienia. Tu już jest ta moja lutownica, ale na niej nie ma napisane mocy. Słynna pomarańczowa lutownica. No dobrze, na przykład napięcie również mamy. To jest taka probówka elektroniczna. Jeszcze tutaj nie było napisane napięcie. Napięcie jest napisane tutaj. 200-250 V i symbol przemiennego. Takie napięcie możemy mierzyć tą probówką. A, jeszcze mamy jeden zasilacz. Taka ładowarka do ogniw. 7 V. Też 8 mA, czy już nie będę tu zapisywał. No, ale zapiszmy 7,4 razy 1, bo to będzie 1 ampera. To będzie 7,4 W. A input to 2 ampery pobiera, czyli 10 W pobiera, a 7,4 wydziela. Jest w stanie wydzielić, no. Także jak widzicie, nie jest to tak straszne, ale powiem wam o częstym błędzie, który ludzie często potknący, nie znający się na elektronice, wpadają. Wiele osób mówi wysoki prąd. No, na przykład wysoki prąd w gniazdku, żeby nie dotykać, że tam... Ale prąd to w rzeczywistości amper. To jest natężenie, jakie jest. Mówi się wysokie napięcie, bądź wysoki... No, wysokie napięcie się mówi. A prąd, że prąd może nas kopnąć, to też właśnie zależy od napięcia oraz natężenia, czyli od mocy. Dobrze, tu przygotowałem diodę. Mówicie, po co one są? Już wam pokazuję. Weźmy taką diodę, na przykład niebieską. Zapiszmy na... Przepraszam, wpadło mi. Piszmy na kartce. Chcemy ją zasilić
Ona ma około 3 V, czyli 3 V razy 0,020, bo 20 mA. Musimy teraz to obliczyć. Skreślamy 0. Wychodzi nam 0,02. Czyli taka dioda LED naprawdę bardzo mało prądu pobiera. Bardzo mało moc ona ma. A żarówka LED to już co innego, bo jest tam dużo takich diod. 16, nawet 40 albo więcej. Dlatego jest ona ogólnie żarówka mocniejsza niż taka pojedyncza. To możecie sobie policzyć. Napiszcie w komentarzu wynik. Zagadka dla Was. Dobrze. Przechodzimy teraz do... Zamykam moją księgę wieczystą. Przejdźmy teraz do mówienia. Nie zawsze to, co jest oznaczenie tyle... Nie zawsze, co jest napisane na oznaczeniu 2 A, może tyle być. W rzeczywistości może to być na przykład 1,9, 1,8. Do tego się przydaje taki wtyk na USB z takim wyświetlaczem, który pokazuje napięcie, jakie daje zasilacz oraz prąd. Tutaj jak widzimy też, to jest stary zasilacz, także on może już mieć niższą sprawność, już zużyte elementy. Ma tu taką diodę. Będą osobne odcinki o zasilaczach, także tu zasilacz, ten jest on na scalaku, który jakiś tam pewien stabilizator napięcia po taniości. To lutownica, nie wiem jaki ma prąd, ponieważ nie liczyłem tego, bo ten, dlatego warto naprawdę uważać, patrzeć ile prądu pobiera, aby nie wysadziło nam korków czy tam czegoś. Taka lutownica myślę, że nie pobiera za dużo, z 0,5 A, może 1. Nie no, jednego na pewno nie jest, 0,5 A. Nawet mniej, będzie 0,2. Nie wiem dokładnie, nie ma napisane. Dobrze, to w dzisiejszym odcinku byłoby na tyle. Był to taki krótki odcinek, żeby was nie przemęczać, nie zanudzać się długopisem, trochę popisałem. Zostawcie łapę w górę, komentarz pod filmem. Jeśli coś wam się nie spodoba, zostawicie łapkę w dół. Musicie napisać, co wam się nie podobało, ponieważ według mnie jest to po prostu... Nie wiem po prostu wtedy, co mam co poprawić w następnych odcinkach. Co źle zrobiłem, dlaczego mnie tak oceniliście. Miłego dnia. Może dzisiaj jeszcze się uda nagrać parę fajnych odcinków. Pozdrawiam was. Nara.